Od kwietnia zmiana stawek za wywóz śmieci. Pożar na ulicy Oświęcimskiej, ewakuowano 12 osób. Nietrzeźwy kierowca z podrabianym prawem jazdy. Marcin Janota, witam i zapraszam. To jest Minął Tydzień w TVN.pl, a takie są szczegóły informacji. Od 1 kwietnia mieszkańcy Mysłowic będą płacić więcej za odbiór odpadów. Podwyżki zostały uchwalone na czwartkowej sesji Rady Miasta. 25 zł co miesiąc zapłaci za śmieci osoba, która segreguje odpady. Stawka miesięczna za odpady niesegregowane wyniesie 50 zł. Jak uzasadniają władze miasta, na podwyżki wpłynęły rosnące koszty zagospodarowania odpadów, które musi ponosić Zakład Oczyszczania Miasta oraz wzrost kosztów tej miejskiej spółki w postaci zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rada Miasta uchwaliła także zniżkę dla rodzin wielodzietnych, które zapłacą o 30% mniej za odpady niż pozostali. Zniżka dotyczy zarówno odpadów segregowanych, jak i niesegregowanych. W niedzielę wieczorem w budynku przy ulicy Oświęcimskiej wybuchł pożar. Straż pożarna została wezwana na miejsce o godzinie 23:00. Ogień pojawił się na klatce schodowej na pierwszym piętrze i w jednym z mieszkań. Z budynku ewakuowano 12 osób, 6 osób, w tym 4 dzieci, zostało przewiezionych do szpitala na badania. Na miejscu interweniowały 4 zastępy PSP i 2 zastępy OSP. W piątek w godzinach porannych przy ulicy Miarki wybuchł pożar pomieszczenia biurowego w jednej z hal. W trakcie działań na miejscu strażacy ustalili, że do pożaru doszło w okolicy pieca tzw. kozy. Ustalono również, że jeden z pracowników, który próbował ugasić pożar, uległ podtruciu i poparzeniu. Poszkodowany został zabrany do szpitala numer 2. Przyczyny i okoliczności pożaru będzie ustalała policja. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali na ulicy Sosnowieckiej 31-letniego mieszkańca Siemianowic-Śląskich, który kierował Volkswagenem, mając w organizmie ponad promil alkoholu. Podejrzenia policjantów wzbudził też zagraniczny dokument prawa jazdy, którym 31-latek posługiwał się. Mężczyzna został przywieziony do komendy, gdzie stróże prawa sprawdzili prawo jazdy pod lampą UV. Okazało się, że na dokumencie zastosowano nieprawidłową czcionkę, a także brakowało wymaganych hologramów. Siemianowiczanin przyznał wtedy, że kupił prawo jazdy, kiedy przebywał poza granicami kraju. Mundurowi zatrzymali podrobiony dokument, a nieodpowiedzialny kierowca za swoje zachowanie będzie odpowiadał przed sądem. To jest program Minął Tydzień, a przed nami takie jeszcze ciekawe tematy. Zmiana na stanowisku komendanta PSP w Mysłowicach. 7 kolejnych rowerów elektrycznych w mysłowickim magistracie. Już w marcu w Mysłowicach gala sportu walki z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego. Zmiana na stanowisku komendanta PSP w Mysłowicach. We wtorek w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej miała miejsce uroczysta zbiórka, podczas której nastąpiło odwołanie dotychczasowego komendanta, młodszego brygadiera Mirosława Wiktora, w związku z jego przejściem na emeryturę. Na jego stanowisko został powołany brygadier Olgierd Koźmiński. Nowy komendant to wieloletni pracownik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach i zarazem mieszkaniec Mysłowic. Urząd Miasta Mysłowice otrzymał od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii kolejne 7 rowerów elektrycznych w ramach umowy o udzieleniu pomocy rzeczowej. W piątek na mysłowickim rynku miało miejsce oficjalne ich przekazanie. 28 lutego na mysłowickim rynku nastąpiło oficjalne przekazanie 7 rowerów elektrycznych, które mysłowicki magistrat otrzymał od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pierwszy rower pracownicy urzędu otrzymali w październiku ubiegłego roku. Kolejne posłużą urzędnikom, pracownikom jednostek miejskich oraz Straży Miejskiej w codziennej pracy. Jak przekonują nasi rozmówcy, dzięki rowerom służby miejskie będą pracowały bardziej efektywnie. Rowery te będą użytkowane do patrolowania ulic, będzie to patrol rowerowy, będzie mógł szybciej dotrzeć na miejsce, miejsca, do których nie jest sposób dotrzeć radiowozem. Będzie szybszy dostęp do osób, które spożywają alkohol w takich miejscach niedozwolonych i innych osób, które, że tak powiem, popełniają wykroczenia. Bardziej rowerowe stają się nie tylko Mysłowice, to szeroko zakrojone działania w całej metropolii. Jest to część dużo większego projektu, czyli rowerem lub na kole. 230 rowerów zakupionych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię dla 41 gmin w GZM-u. Chodzi nam o to, żeby pracownicy urzędów i służb mundurowych nie korzystali z samochodów, kiedy to nie jest konieczne. Elektryczne silniki rozpędzają rowery do 25 km na godzinę, na jednym ładowaniu przejadą do 60 km. Oprócz aspektów technicznych jest jeszcze przynajmniej jeden atut. No i do tego wszystkiego dochodzi nam jeszcze niesamowita frajda z tego, że ma się absolutne poczucie wolności,
bo jeździ się bardzo dobrze. Wiem, bo swoim rowerem służbowym, dokładnie takim samym, przejechałem już 1700 km, jeżdżąc do pracy służbowo podczas pełnienia obowiązków w metropolii. Świetnie się sprawdza i szczerze mówiąc, jeśli mam wybrać samochód czy rower podczas dnia pracy, absolutnie wybieram rower, chyba że pada deszcz. Do jakich celów urzędnikom będą jeszcze służyły rowery? Będą służyły do patrolowania miasta oraz do sprawdzania stanu technicznego dróg, oświetlenia ulicznego i będziemy też tymi rowerami dojeżdżali na inwestycje miejskie. W ramach przesiadki samochodów na rowery GZM opracowała też rowerowy układ krwionośny metropolii, czyli propozycję przebiegu ponad 1500 km dróg rowerowych. W samych Mysłowicach, które też mają stać się bardziej przyjazne rowerzystom, ogłoszono przetarg na m.in. parkingi rowerowe oraz 7,5 km tras rowerowych. Wartość tych inwestycji w naszym mieście wyniesie ponad 20 milionów złotych. Maja i Andrzej Sikorowscy to rodzinny duet ojca i córki, którzy występują razem na scenie od 2013 roku. 21 lutego w Mysłowickim Ośrodku Kultury zaśpiewali razem z orkiestrą Happy Big Band. Przeboje takie jak bardzo smutna piosenka Retro, Koledzy Taty czy Blondynka Blues okraszone jazzowym brzmieniem Big Bandu 21 lutego na scenie Mysłowickiego Ośrodka Kultury królowała orkiestra Happy Big Band z gośćmi Mają i Andrzejem Sikorowskimi. Połączenie muzyki z pogranicza poezji śpiewanej i big bandowego rozrywkowego brzmienia to dość nietypowe zderzenie gatunków. Dla nas to jest jakieś inne doświadczenie zupełnie, bo nasze granie jest gitarowe, a tutaj jest granie big bandowe, więc brzmienie tych piosenek będzie zapewne inne, natomiast no, wykonawcy tych piosenek są wciąż ci sami, więc ja mam nadzieję, że my nie ulegniemy presji big bandu, który brzmi potężnie i w dalszym ciągu ten przekaz będzie autorski. Maja i Andrzej Sikorowscy to rodzinny duet ojca i córki, którzy występują razem na scenie od 2013 roku. Myślę, że nie ma czegoś bardziej fantastycznego niż bycie z tatą na scenie i wykonywanie piosenek, które zarówno mnie, jak i tacie odpowiadają. Wykonujemy tę samą bajkę, która nam pasuje i jeszcze razem, no to w ogóle cud miód malina. Jak to mówią. Orkiestra Happy Big Band pod dyrekcją Mirosława Kaszuby nagrywała i koncertowała z takimi gwiazdami polskiej estrady jak Ewa Bem, Zbigniew Wodecki, Ryszard Rękowski czy Artur Andrus. W ubiegły piątek poszerzyli grono gości o Maję i Andrzeja Sikorowskich. Kiedyś Andrzej Sikorowski to zespół pod budą, a teraz występuje razem z córką. Dla nas to jest również satysfakcja występować z takimi artystami i występować w naszym mieście, w Mysłowicach dla Mysłowiczan. A tych występów zapewne już wkrótce będzie więcej, a wszystko dzięki współpracy orkiestry z Mysłowickim Magistratem, która na dniach zostanie między nimi zawarta. Też się cieszymy, że po krótkiej nieobecności Happy Big Band wraca na scenę naszego miasta. Będzie już obecny przy wielu wydarzeniach, nie tylko kulturalnych. Podjęliśmy decyzję, że grupa Happy Big Band będzie już naszą perełką na własność. Miasto Mysłowice bierze pod opiekę Happy Big Band. Jako wieloletnia umowa będzie gwarantowała to, że będziemy mogli jako miasto orkiestrą się opiekować przez wiele, wiele lat, a Wy, Szanowni Państwo, będziecie mogli przychodzić na cudowne koncerty, takie jak dzisiaj. Orkiestrze towarzyszyli soliści Anna Kamek oraz Kamil Franczak, którzy już na stałe współpracują z zespołem. Organizacja Armia Fight Night promuje sporty walki w całym kraju, a w szczególności w kręgach wojskowych. Organizatorzy chcą pokazać młodych, odważnych żołnierzy, którzy samodoskonalą się w dziedzinie sportów walki. 13 marca w hali Mosir na Bończyku odbędzie się gala sportów walki z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego. Już 13 marca w hali widowiskowo-sportowej Mosir odbędzie się gala sportu walki Armia Fight Night z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego. Zapowiedzią gali była konferencja prasowa, która odbyła się 27 lutego w restauracji Aioli w Katowicach. Organizacja Armia Fight Night promuje sporty walki w całym kraju, a w szczególności w kręgach wojskowych. Organizatorzy chcą pokazać młodych, odważnych żołnierzy Wojska Polskiego, którzy samodoskonalą się w dziedzinie sportów walki.
żołnierz powinien potrafić walczyć. Jak wstępowałem w szeregi armii, to sam sobie tak to wizualizowałem. Założyłem klub sportowy, pierwszy klub w wojsku MMA w 2015 roku, a później zaczęliśmy organizować galę sportów walki. Pierwsza odbyła się zresztą w jednostce wojskowej, a teraz mamy Armia Fight Night po kilku latach działalności. Podczas gali odbędzie się 10 pojedynków MMA i jeden na zasadach K1. W klatce MMA zmierzą się reprezentanci wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Polskiego. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podczas Minutor Energia Armia Fight Night odbędzie się walka o mistrzowską szablę. Jednym z zawodników walczących podczas gali będzie nasz mysłowicki zawodnik MMA Adrian Kępa. Już walczyłem u siebie na podwórku, tak, na tej hali, już toczyłem jedną walkę, więc znam ten stres, wiem, z czym to się je i myślę, że ściany i kibice będą mi tylko pomagać, a nie będzie to wpływać negatywnie na walkę. Kolejnym zawodnikiem będzie mistrz DSF King Boxing Challenge Kamil Jenen, który wraca po rocznej przerwie. Nie odczuwam żadnego stresu. Trenuję sobie cały czas tam z chłopakami, mam mocniejsze sparingi niż niejedna walka, także nie ma stresu. 13 marca od godziny 18 w hali Mosier czekają nas prawdziwe sportowe wojny, a kibice mogą liczyć na wielkie emocje i zestawienia. 13 marca w Mysłowicach pokażemy naprawdę prawdziwą bitkę, która zwana jest MMA. Gala organizowana przy współpracy Federacji Armia Fight Night z 18 Dywizją Zmechanizowaną Wojska Polskiego na czele z generałem dywizji Jarosławem Gromadzińskim. Była to już ostatnia informacja. W tym wydaniu programu minął tydzień. Na nasze kolejne spotkanie zapraszam jak zwykle za 7 dni. Do zobaczenia.